właściwie wstępem drugiego koncertu fortepianowego Johannesa Brahmsa. Jest to absolutnie mój ukochany koncert, zarówno ze względu na partię fortepianu, która jest przepiękna, a także również na partię waltorni, gdzie jest kilka naprawdę pięknych, wspaniałych solówek. I słuchajcie, tak, zacznę od tego, że w tym koncercie jest pewne odwrócenie. Pierwsza waltornia, która rozpoczyna cały koncert właśnie tą konkretną solówką, tak naprawdę po zagraniu jej staje się tak naprawdę trzecim głosem. Ma niższą partię niż trzecia waltornia. I to w trzeciej waltorni jest dużo więcej solówek, dużo jest wyższego grania, dużo ciekawszego w sumie tak naprawdę grania. Ta solówka konkretna, ten początek, ta konkretna solówka pojawia się trzy razy. Jej pokaz jest trzy razy. Pierwszy raz jest no, oczywiście na początku, drugi raz jest w literze I. Ja korzystam z nut Breitkopfa i tutaj będę używał tych oznaczeń, które one są zaznaczone. W literze I i gdzieś tam pod koniec jeszcze jeden raz. I co teraz mogę powiedzieć o tej solówce? Pierwsza sprawa to ona sama w sobie jest prosta. Znaczy nie jest jakimś tam wielkim technicznym problemem. Natomiast jej trudność leży oczywiście w tym, że rozpoczynamy cały koncert, wszystko jest na naszych barkach i to jest kwestia psychiki po prostu. W jaki sposób my po prostu rozpoczniemy, tak? Czy damy radę. To jest tak naprawdę psychika, to jest tak samo jak z tą solówką z koncertu fortepianowego F-moll Chopina, gdzie po prostu wszyscy czekają, tak, czy waltornista zagra. Tak samo jest troszkę tutaj. Co mogę podpowiedzieć? Pierwsza sprawa to, żeby nie zacząć za cicho. Lepiej raczej głośniej, żeby dać sobie możliwość na przykład większej elastyczności z tą dynamiką. Jeżeli na przykład będziemy chcieli wejść, drugie wejście, żeby było trochę cisze, to żebyśmy mieli taką możliwość, żebyśmy nie zadusili siebie od samego początku. No i druga sprawa, czyli to główny, kluczowy problem, czyli wejście na to F, tak? Słuchajcie, ważne jest, żeby po prostu to wyszło, tak? Powiem to kolokwialnie, ale lepiej to puknąć, tak? W sensie lepiej to zaakcentować. To ja teraz specjalnie właśnie troszkę zaakcentowałem ten dźwięk F, żeby on wyszedł, żeby mieć pewność, żeby po prostu, jeżeli pierwszy raz w ogóle to się gra, to lepiej po prostu zagrać to troszeczkę mocniej, żeby po prostu wyszło. Ta solówka w literze I pojawia się, ona jest troszeczkę przesunięta i tutaj też ona jest właściwie, no po prostu jest nadal to solo. I ostatnie podejście, ciągle mówię I, ostatni raz pokaz tej solówki znajduje się w literze N i tutaj już jest troszeczkę większe zamieszanie, tam jest więcej instrumentów, to już ona nie jest taka otwarta, odkryta. Dobrze, ale przejdziemy teraz do głosu trzeciego, z którego chciałbym zagrać dwie solówki i jeszcze chciałbym powiedzieć troszkę właśnie o samym tym głosie. Najpierw będzie solówka, która znajduje się kilkanaście taktów przed literą G. Przerwy pomiędzy solówkami, tu jest dosłownie, bo to są to jakby, solówka składa się z trzech jakby wejść. Pomiędzy tymi wejściami są pauzy i bardzo jest kluczowe do tego, żeby po pierwsze wytrzymać te ostatnie nuty, żeby wiedzieć, gdzie jestem, tak? Gdzie, jak ile mam pauz przed sobą. Ponieważ partia fortepianu potrafi zmylić. W związku z powyższym bardzo istotne jest to, żeby bardzo pilnować siebie w liczeniu, dokładnie wiedzieć, bo jak to u Brahmsa często jest właśnie wejście na 4 albo jest synkopowany rytm, to wybija po prostu nas z rytmu. Więc po prostu liczenie. Drugie wejście jest z fletem, czyli warto pamiętać po prostu, że jest tam on drugie wejście jest na ściszeniu, w związku z powyższym ważne jest, żeby utrzymać intonację, tak? I
to już ostatnie wejście, to już jest właściwie jesteśmy sami, to jest takie piękne wykończenie. I tutaj możemy też rozwinąć bardziej skrzydła. Mówię, jest to świetnie napisane, jest to bardzo wygodne. Można też troszeczkę pokombinować z tymi dźwiękami G u góry, jeżeli chodzi o wejścia, bo można jakieś aplikaturę zastępczą zastosować, żeby lepiej to wystroić. Czasami ja stosuję zamiennie, ten G gram czasami pierwszym, czasami na F waltorni, czasami w ogóle pusto. W zależności od tego, jak mi wygodniej kiedy i jak chcę kształtować intonację. Dobrze, to jeżeli chodzi o tą solówkę, to już tyle. I ostatnia solówka, którą chciałbym zagrać, znajduje się ona w drugiej części. Tu jest 9 taktów pauzy. Specjalnie bardzo trudne, raczej to jest taka spokojna, raczej spokojnie to się zagra. Natomiast co trzeba pamiętać w tej solówce? Pierwsza sprawa to, że gramy tutaj z drugą waltornią, która ma stosunkowo trudną partię, ma takie zejścia, skoki interwałowe dosyć duże. W związku z powyższym trzeba pamiętać o tej intonacji. I na koniec jest crescendo. Warto je zrobić tak, żeby właśnie nie odpuścić, żeby ten ostatni dźwięk G wyszedł spokojnie, swobodnie. I w zasadzie to by było chyba tyle, bo tutaj nie ma jakoś specjalnie technicznych jakichś problemów. Warto, żeby po prostu nie bać się wejścia, tak? Pomimo tego, że jest to piano, jeszcze tutaj dodam, że to jest przed literą G, kilkanaście też taktów, około 30 taktów jest to wejście. Warto po prostu wejść swobodnie, nie przejmować się tym pianem, potem ściszyć, tak? Wejść troszeczkę bardziej mezzo piano, mezzo forte nawet i potem ściszyć, potem spokojnie budować. Dobrze, to by było tyle. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć na samym koncercie odrobinę z takich miejsc, które warto sobie przejrzeć, jeżeli będziemy grali na trzecim głosie. To jest litera C. Tutaj bym serdecznie polecał sprawdzić, jest tam takie głośne, ekstensywne granie, a zagram kawałeczek. Markato, głośno, mocne granie i to faktycznie fajnie jest, jak po prostu ta waltornia się przebija ponad tą orkiestrę. Ale stosunkowo nie jest to jakoś tam trudne, raczej jest to średnica do A, maksymalnie do A dwukreśnego. Więc to bym polecał sobie zajrzeć do tego miejsca. I jeszcze jedna ciekawa sprawa, bo w trzecim głosie nie gramy w części andante, w części trzeciej. Trzeba pamiętać, że ten koncert ma 4 części. On w ogóle pierwotnie chyba miał być symfonią, potem Brahms zdecydował, że jednak to będzie koncert fortepianowy i słychać to. Jest to naprawdę bardzo masywne granie, to jest tak naprawdę jak symfonia, pełna symfonia. Warto pamiętać, że właśnie w tym andante nie gramy, a potem dosłownie w czwartej części, na samym początku, po 30 taktach mamy wejście na dźwięk E dwukreśne. Niby nic, ale kiedy siedzimy po prostu przez te całe andante, to może to sprawić problem. Trzeba się dobrze pamiętać o tym, że jest tam to wejście, gdzieś tam sobie podmuchać, mieć przynajmniej świadomość i proćwiczyć chwilę przed koncertem, pamiętać po prostu, że jest to tam wejście i być skoncentrowany, skupiony. Generalnie więcej tutaj jest bardzo dużo takich drobnych wejść i drobnych jakichś solóweczek. W tej czwartej części jest już ich dosyć mało, ale warto pamiętać, że waltornia zwykle u Brahmsa jest słyszalna i ten trzeci głos jest naprawdę widoczny w bardzo wielu miejscach, więc nie można tego nazywać jakimś wielkim solem, ale jesteśmy po prostu gdzieś tam na wierzchu. Dobrze. I to by było chyba na tyle. Jeszcze dodam tutaj na koniec, że pierwszy głos jest in B, basso. Nie jest to specjalnie moja ulubiona transpozycja, kwintę w dół. Natomiast trzeci głos, pierwszą część ma in F, a pozostałe części ma in D. W związku z tym dużo bardziej wygodnie. Także warto wchodzić na ten trzeci głos, bo jest co pograć, jest naprawdę fajna muzyka.
I to by było na tyle z mojej strony. Dzięki wielkie. Sorry za przerwę po świętach i mam nadzieję, że teraz będę wrzucał już bardziej regularnie. Trzymajcie się, do zobaczenia.